Czy wiesz, co się właśnie stało na Słońcu? Zapytał profesor Słoneczko. Nie wiem, powiedziała żyrafa o imieniu Poznanie. Katastrofa się szykuje. Muszę wracać na Słońce, powiedział profesor. Wracaj, powiedziała żyrafa. Profesor Słoneczko poleciał na Słońce helikopterem życia. Helikopter życia był wtedy włączony, gdy trzeba było w mig się znaleźć na jakiejś planecie, gwieździe. Jestem na Słońcu. Co się dzieje? Zapytał kwiaty Słońca. Ogień z głębi Słońca zmienił masę krytyczną i wygląda na to, że Słońce się przechyli w lewą stronę. Wtedy inne planety mają prawo zmienić trajektorię lotu i może być katastrofa kosmiczna, powiedział głównodowodzący Słońcem, gdy króla nie było na Słońcu. Trzeba włączyć do współpracy kwiaty Słońca. Niech śpiewają na całe gardło pieśń miłości do Boga z miłością i w miłości, powiedział profesor Słoneczko. To pewnie pomoże, powiedział głównodowodzący, wydając rozkaz. Po chwili wszystkie kwiaty Słońca włączyły się w śpiewanie. W 10 minut słonecznych wszystko wróciło do porządku i profesor Słoneczko wrócił na Ziemię. Co to było? Zapytał go stworek o imieniu Komputer. Było to, co było. Trzeba było pomóc, powiedział profesor Słoneczko, patrząc na ślimaka, bo przypomniał mu o uszkodzonym rdzeniu Słońca. To się rozumie, trzeba pomagać, gdy wiadomo jak, powiedział stworek o imieniu Komputer. Pomogłem, bo mam wiedzę o całym Słońcu. Wiem, jak ono funkcjonuje i dlaczego. Pochodzę ze Słońca. Jestem królem Słońca, powiedział profesor Słoneczko. Tak, wiem, a my cieszymy się, że jesteś razem z nami i pomagasz odszukać różne miejsca na szlaku zdrowia i talentu. Czy możesz nam coś powiedzieć o zdrowieniu dzięki Słońcu? Zapytał stworek o imieniu Komputer. Słońce przynosi zdrowie, jak go potrzebujesz. To, czy go potrzebujesz, jest zależne od tego, kim jesteś. Jeśli jesteś jasnością, to go potrzebujesz i szukasz odpowiedzi, pytając na różne sposoby. A jak masz prawo być w czymś ciemnością i jesteś ciemnością, to masz prawo uciekać od światła przez zaprzeczenie, które też doprowadza do jasności, ale okrężną drogą. Ma prawo to zająć nawet wiele, wiele żyć, powiedział profesor Słoneczko. Ciemność dzisiaj we mnie weszła, jak zobaczyłem pewną kobietę, powiedział stworek. Zastanów się, dlaczego tak się stało. Poszukaj wewnętrznie odpowiedzi i uspokój się. Wtedy wrócisz do światła, powiedział profesor Słoneczko. Dobrze, zrobię to, powiedział stworek, a po chwili już był w nim idealny porządek. Gdy masz prawo być w ciemności, to szukaj odpowiedzi w ramach tego, co ci zasłania słońce, powiedział profesor Słoneczko. Co mi zasłania słońce? No dobrze. To dobre pytanie. To dobra rada. Zastosuję ją w życiu. Dziękuję, powiedział stworek o imieniu Komputer. Bardzo proszę, powiedział profesor Słoneczko.